Delegacja klubu jeździeckiego Deresz w Tatyście. Zapraszam. Delegacja gminy Koronowo na czele z władzami miasta i gminy. Szanowni Państwo, rozpoczynamy oficjalne, a w drugiej części takie troszeczkę mniej oficjalne uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości Koronowo 2023. 11 listopada wszystkim się dobrze kojarzy. To jest święto, które nas cieszy. To oczywiście pamięć jest o tych, którzy walczyli za ojczyznę i niepodległość, ale dla nas jest to święto takie radosne. I tak też będziemy je, myślę, z powagą trochę, ale i również z atrakcjami, które Państwa pewnie ucieszą. Za nami uroczystość msza święta, o czym już mówiliśmy. Za nami uroczystości na cmentarzu parafialnym w Koronowie. Witając na wstępie, poinformuję, żeby już się przygotować obecnym, że za chwilę w ramach akcji Niepodległa dla hymnu, do hymnu odśpiewany zostanie Mazurek Dąbrowskiego. A więc bardzo, bardzo proszę o te kilka minut skupienia, uczestniczenia, ponieważ jest to ważny moment, a więc nie przemieszczania się, uszanowania tej chwili hymnu. Proszę o przygotowanie i wydanie dyspozycji związanych z ciągnięciem flagi i odśpiewaniem hymnu. Dziękuję bardzo. Witamy Państwa bardzo serdecznie w tym niezwykłym, uroczystym, historycznym dniu. Już tak bardzo oficjalnie po odśpiewaniu hymnu państwowego jest z nami generał Józef Haller, generał broni Wojska Polskiego, naczelny dowódca Wojsk Polskich, komendant Legionów, postać, której zawdzięczamy wraz ze swoimi żołnierzami wyzwolenie wielu ziem polskich, także naszego Koronowa. Witamy pana generała, postać pana generała.
ten symboliczny gest tutaj dzisiaj po raz kolejny, nie pierwszy raz wśród nas. Także wśród gości pojawili się, witam serdecznie poseł na Sejm, pan Piotr Król. Witamy panie pośle. Witam wieloletniego posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jana Szopińskiego. Wśród gości jest także pan Jarosław Jakubowski, reprezentujący wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Witam starostę bydgoskiego, pana Wojciecha Pożycha. I wszystkich gości. Witam oczywiście gospodarzy i organizatorów dzisiejszych uroczystości na czele z burmistrzem Koronowa, panem Patrykiem Mikołajewskim. Są z nami zastępcy burmistrza, pan Sławomir Maroszewski, pan Piotr Kazimierski, a także sekretarz gminy, pani Aleksandra Szewc oraz skarbnik gminy, pan Marcin Kłociński. Witamy serdecznie, podobnie jak przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Bogusława Guzińskiego. Witam wszystkich państwa zgromadzonych podczas dzisiejszego święta, poczty sztandarowe, delegacje, gości, mieszkańców gminy Koronowa oraz licznych współorganizatorów o zabranie głosu. Poproszę burmistrza Koronowa, pana Patryka Mikołajewskiego. Szanowni państwo, zaproszeni goście i wy, szanowna młodzieży. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów, niewoli, naznaczonych walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń, nasz kraj odzyskał niepodległość. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki do rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Niepodległość wywalczona w 1918 roku nie jest nam dana na zawsze. Jest darem, który my dzisiaj powinniśmy strzec. Żyjemy w czasach niepokornych i trudnych, pełnych wyzwań i niewyobrażalnych od pokoleń zagrożeń. Jeszcze niedawno tkwiliśmy w strachu i izolacji wywołanej pandemią, a dziś za naszą wschodnią granicą toczy się prawdziwa krwawa wojna. Także tutaj w Polsce doświadczamy przykrych reperkusji tego konfliktu. Dlatego tak ważne jest, by dbać o pamięć i historię. I dbać o wolność. Cieszę się, że wśród uczestników dzisiejszej uroczystości są uczniowie z naszych koronowskich szkół. Dzięki bohaterstwu naszych przodków mamy dziś własny kraj. Terytorium, flagę, godło, a także instytucje, urzędy, szkoły, i w których to mówimy po polsku. Mamy własną kulturę i własne wartości narodowe. Dziękuję pani sekretarz, pracownikom urzędu, kierownikom, pracownikom jednostek administracyjnych i organizacyjnych gminy. Dziękuję radnym, sołtysom, pocztom sztandarowym, orkiestrze dętej, delegacjom ze wszystkich szkół, jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Dziękuję również klubowi jeździeckiemu Deresz oraz wszystkim mieszkańcom za przyjęcie zaproszenia w tej pięknej uroczystości. Wszystkiego dobrego, cieszmy się w to piękne listopadowe święto. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Bardzo dziękuję, proszę państwa. Przed nami kolejny punkt programu. Zaczynamy od niezwykłej atrakcji, a będzie ją pokaz w wykonaniu klubu jeździeckiego Deresz. Zapraszam serdecznie pana prezesa seniora, pana Józefa Szewsa. Niezwykle zasłużona postać klubu, wszystkim tutaj dorosłym przynajmniej znana. Witam serdecznie, zapraszam pan Józef. To jak to najlepiej tutaj poinformuje nas za chwilę, co się będzie działo. Proszę, ja tylko już na początku, może pan prezes też o tym powie, o zachowanie dyscypliny, że tak powiem, dla bezpieczeństwa, więc nie przechodzenie przez jezdni w trakcie pokazu i w dobrym miejscu proszę się usadowić. Proszę pani, proszę panów, od pewnego czasu spotykam się z pytaniami znajomych i osób nieznajomych, czy będą na pewno konie na święcie obchodów niepodległości. I te konie są, przyjechały. Przed państwem chcą się zaprezentować zarówno jeźdźcy, jak i konie. Powiem, że trudne zadanie przed nimi, bo podłoże z kostki brukowej nie jest właściwym podłożem do pokazów jeździeckich. Jest ograniczony teren, w związku z tym prosimy o wyrozumiałość, jeżeli coś nam nie zagra do końca, bo to nie są zawodowi artyści i konie, które tylko to robią. To są konie, które używamy do celów statutowych, a więc popularyzacji jeździectwa wśród młodzieży przede wszystkim.